proszę wszystkich, rodzinę jak i wie. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina, proszę wszystkich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc im drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza. Świt, plac na rozdrożu. Poszeprzyńscy śpią. Wszyscy. Tylko Maurycy nie. Nie ma go. Jest za granicą. Nieprzykryte niczym jego cudne dziewczęta tulą się do siebie w kącie. Niemowa z Ciechanowa gładzi pokryty rudym włosem łokieć ryżej z Paryża. Na parapecie okna śpi zwinięty w kłębek jak kot pies Murzyn. Jego wyleniały, długi ogon zwisa aż do ust Maryli. Bóg jeden wie, co śni się po Szeprzyńskim. Pomimo trzeciego miesiąca ciąży, kobieta nie straciła nic ze swego legendarnego temperamentu. Ssie oto z lubością ogon wiernego czworonoga, jakby to był lizak, lody czy herbata w torebkach. Niestety, bezlitosne słońce wdziera się do mieszkania przez pozbawione firanek okno i budzi wszystkich jednocześnie. Maryla jednym kopniakiem wysyła męża po mleko sprzed drzwi sąsiadów z klatki schodowej. Grzegorz, jeszcze trochę zaspany, wymyka się na zewnątrz w płaszczu Maryli narzuconym na gołe piersi. Rozgląda się, przed drzwiami na ich piętrze nie ma ani jednej butelki. No, ten łobuz pan Włodek był tutaj przede mną. Musiał nastawić sobie budzik. Ja nie mam budzika i nigdy nie będę miał. Ciężko dysząc, Grzegorz wbiega na wyższe piętro i czołga się w kierunku drzwi, przed którymi stoi butelka pełna życiodajnego płynu. Ręka Grzegorza sięga po butelkę. W tym samym momencie drzwi otwierają się ze zgrzytem, staje w nich panna Inga i schyla się. O ułamek sekundy wyprzedza łapsko Grzegorza. Ale Poszeprzyński nie daje za wygraną. Tu chodzi o życie. Uderza staruszkę piętą w szczękę, poprawia kolanem, chwyta ją za włosy, wydziera jej butelkę i nie czekając, aż ciało panny Ingi osunie się na beton, zbiega ze schodów. No i co? Masz? Grzegorz bez słowa wręcza jej butelkę i osuwa się na podłogę. W mieszkaniu nie ma ani jednego krzesła, ani w ogóle żadnego sprzętu, z wyjątkiem może sedesu, zlewu i dwupalnikowej kuchni gazowej. Ściany były ostatni raz malowane przez robotników oddających ten blok do użytku w roku 1961. Wielkie mico, jedna butelka na tyle osób. A miso, mogłabyś chwileczko dolać do tego mleka 2 litry wody i dosypać się torbę mąki zbożowej z wołkiem, którą wyprosiłem wczoraj w naszym sklepie. Jeżeli nie lubisz wołka zbożowego, to go po prostu wypluwaj. A ja potem zjem te wołki na obiad, prawda? W takiej Japonii na przykład takie wołki to właśnie największy przysmak. Oni jedzą wszystko, pieczone wołki, prawda? Surowe ryby, gotowane pająki, kiszone mrówki marinowane, pijawki i suszone grzyby. To bardzo zdrowa kuchnia, tylko nie wolno się pomylić i zjeść na przykład tak marinowanego wołka albo pieczonego grzyba. Po czymś takim to wszyscy dostają tam rozwolnienia. A w takiej Japonii to jest koniec. Na byle wysepce mieszkają tam u nich miliony ludzi. W takiej, prawda, sytuacji zbiorowe rozwolnienie. To jest klęska żywiowa. To piask, piask i po wszystkim. Dziewczęta Maurycego, niemowa z Ciechanowa, ryża z Paryża i świeża z Sandomierza, łykając ślinę, zbliżają się nieśmiało do butelki mleka. No już, 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 wąt do kąta. Jak coś zostanie, to wtedy. Oj, jak ja mogłem to zrobić? Życie nam uratowała, rozebrała się na mrozie, a ja ją kolanem, łokciem, piętą, no bydlak ze mną. A o kim ty mówisz, Grzesiu, tam?
Pyta zaciekawiony dziadek Jacek. Pobiłem do nieprzytomności naszą sąsiadkę, pannę Ingen. To jej mleko. Jak to przecież ją zamknęli? No ale widocznie wypuścili. Leży tam teraz na klatce schodowej, nieprzytomna, cała we krwi i nie wiadomo, czy oddycha. Och, i zamiast histeryzować, poszedłbyś na górę i sprawdziłbyś. Jeżeli żyje, powinieneś się dobić, bo inaczej będziesz miał sprawę o pobicie. A tak może ci się upiecze. Oczywiście pod warunkiem, że nikt nie zobaczy, jak ją najprawdopodobniej dobijesz. Ale nie jestem mordercą. Możesz szmatą, ale nie mordercą. Tak, tak. Nikt z nas nie jest mordercą. Ale czasem, Grzesiu, trzeba jednak postępować i rozumieć wbrew sobie, no. Czy opowiadałem wam, jak kiedyś zabiłem weź? Prawda? O, to było w niezapomnianym roku 1920, prawda, w Kijowie. Wysłano mnie z zadaniem specjalnym na zwiad. Miałem podkraść się do oddziału kozaków dowodzonego przez niejakiego Izaka Babla, prawda, i policzyć ich wszystkich. Więc, prawda, podkradam ja się i liczę. Raz, dwa, trzy i nagle czuję, że coś mnie straszliwie gryzie w gotuchu, zobacz, o, pod pachą, prawda? Patrzę, oto ogromna rosyjska weź z czerwoną pięcioramienną gwiazdą tu na odwłoku, prawda? Wiecie, jaki jest mój stosunek do zwierząt. No normalnie nigdy bym nawet palcem nie tknął takiej weźki, no. Wszystko jedno, ona ruska czy japońska, niech sobie tam żyje, ale w obliczu wyższej konieczności musiałem ją, prawda, zabić, ponieważ bałem się, że ja się krzyknę z bólu i zdradzę miejsce swojej kryjówki, więc tak, więc walnąłem więc tę weź w głowę sapyrką, a wtedy ona, jak się rozdarła, prawda, że oddział kozaków rozproszył się przerażony, a i my rozpoczęliśmy, prawda, odwrót, czas, pras i po wszystkim. No, i teraz widzisz, Grzesiu, że musisz dobić pannę Ingę. Nie. A w ogóle to ja nie rozumiem, skąd u ciebie te inteligenckie rozterki, przecież głupi jesteś jak but. No, ale przepraszam. Przepraszam, w szkole podstawowej w Kilkuszowej mówiono o mnie geniusz spod Giewontu. No, profesor Marus aż namawiał mnie nawet na studia wyższe. Niestety wybuchła wojna, zostałem tatrzańskim kurierem, zacząłem palić, pić, jeść i popuszczać pasa. Jakim tam kurierem? No i... przemycałeś bimber na Słowację i to za cichym przyzwoleniem gestapo. Z gestapo, Marylu, porozumiewałem się za cichym przyzwoleniem dowództwa Armii Krajowej. Byłem podwójnym, a może nawet potrójnym agentem. W pewnym momencie miałem 3 wyroki śmierci. Od gestapo, od AK i od Juska Obertańca. Ten ostatni wyrok był prywatny. Chodziło o dziewczynę, która miała 2 warkocze. Zaszła ze mną w ciąży tak jak ty, Marylu, i rzuciła się do potoku. Miała na imię Halka. Tak się tym w zasadzie zdenerwowałem, że podpaliłem Obertańcowi chałupę. Oto moja młodość, a ty mówisz o mnie nie uknąć. Tak, ale dobrze, no ale powinieneś, Grzesiu, wystąpić z tym wszystkim, prawda, w telewizji. Może dali by ci za to, prawda, order i emeryturę. To jest taka biała plama, którą trzeba porządnie, prawda, zamalować, żeby już nic nie było widać. No. Ten dialog kończy się nagle jak nożem uciął. Grzegorz bierze w ręce sznur od żelazka, którego już nie ma, robi pętlę, zaciska zęby i idzie na klatkę schodową, aby dobić staruszkę. Jakby miał znowu 20 lat i świat do niego należał. Grzegorz Poszeprzyński szedł po schodach w stronę leżącej na podeście panny Ingi. Uklęknął przy niej i wziął ją za rękę, aby zbadać puls i przekonać się w sposób ostateczny, czy dobicie jej jest niezbędne. Puls bił jak zepsuty zegar z kukułką. Odkrycie to zmartwiło Grzegorza, ponieważ w gruncie rzeczy lubił pannę Ingę i wolałby, żeby już nie żyła. W końcu co innego zabić staruszkę w otwartej męskiej walce o butelkę mleka, a co innego udusić ją z zimną krwią sznurem od żelazka. Grzegorz rozejrzał się uważnie po klatce schodowej. Nikogo tu nie było.
Tylko za drzwi mieszkania państwa włodzimierzostwa dochodziły odgłosy ordynarnej, porannej awantury. Poszeprzyński przełknął ślinę i czuł, że nie może tego zrobić. Z drugiej strony czuł, że musi to zrobić. Rozdarty wewnętrznie, chwiał się nad panną Ingą jak stuletni dąb nad pilicą. Na próżno szukał w sobie gniewu i wściekłości. Tego dnia był łagodny jak koza, którą kiedyś pewien Żyd przyprowadził do domu w czasie wojny. To przypadkowe skojarzenie autorów udzieliło się niezdecydowanemu bohaterowi. Wyzwoliło w nim cały ciąg dalszych, już własnych skojarzeń i zaraz spojrzał na pannę Ingę innym okiem. Nos ma zołza haczykowaty, włosy ryże, nogi krzywe, wszystko jasne. Żydówka. Jak też ona w zasadzie się nazywa? Grzegorz wyprostował się i spojrzał na mosiężną wizytówkę na drzwiach mieszkania staruszki. Inga Jabłońska, ręcistka. To jest wszystko jasne. Zmieniła sobie Apfelbaum na Jabłońska i teraz ludzi z mleka okrada. Żyje sobie jak królowa, rentę bierze, a ja jestem bezrobotny. Wszędzie się potrafią wcisnąć. Do rządu, do belwederu, do kościoła, do żłobków, do szpitali. Biur podróży, no nie będzie w tym kraju dobrze, dopóki ten kraj nie będzie nasz. Poszeprzyńskich. Mówiąc te słowa, pochylił się, założył kabel na wiotką szyję zemdlonej rencistki, zebrał się w sobie i wrzasnął. Nie jestem antysemitą! O, panie Grzesiu, jak to dobrze, że pan przyszedł. Czy pan wie, co się stało? Wychodzę rano po mleko bez okularów, a ja bez okularów nic nie widzę. Nagle napada na mnie jakiś łobuz, ogłusza mnie i zabiera butelkę mleka. Co ja dzisiaj będę jadła? Czosnek albo cebulę. O, przepraszam panią. Zapraszam panią. Zapraszamy panią dzisiaj na śniadanko. Mamy dzisiaj mleczną zupę z wołka zbożowego. Panie Grzesiu. Poszeprzyńskich, rodzina jakie wie, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. Maj, czyli w to mi graj. Był piękny majowy dzień. Maurycy od rana włóczył się ulicami i czuł, że znajduje się w okresie godowym. Niestety wszystkie samice, które mijał, były albo zakochane, albo zajęte. I w ogóle przechodniów było tego dnia w Alejach Ujazdowskich zaskakująco mało. Jakby ich wszystkich wymiotło. Chłopak jeszcze nie wiedział, że wszyscy zebrali się na rogu pięknej i alej, by wziąć udział w uroczystości poświęcenia nowo wzniesionego budynku ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Budynek święcili kolejno kapłani wszystkich możliwych wyznań w duchu ekumenizmu i pojednania. Kiedy Maurycy dotarł na miejsce, było już właściwie po wszystkim. Jak zahipnotyzowany wpatrywał się jednak w sekretarkę ambasadora. Uświadomił sobie, że to jej właśnie szukał bezskutecznie przez całe majowe przedpołudnie. O takiej kobiecie marzył właśnie w maju. Patrząc na sekretarkę ambasadora USA, interesowało go wyłącznie jej stanowisko. Jej stanowisko podobało mu się bardzo. Zakochał się w nim od pierwszego wejrzenia. I dlatego rozbieżny zez Izy Indygo, bo tak się nazywała, nie przeszkadzał mu zupełnie. Akceptował także bez najmniejszych zastrzeżeń jej drewnianą nogę
piąty krzyżyk na karku i aparat słuchowy w prawym uchu. Nic to, nic to. Nie będziemy gnić wiecznie w tym syfie. A żeby wyjechać, trzeba mieć dojście. Ty jesteś tym dojściem, dziewczyno. Będę tu czekał na ciebie, choćby i do usranej śmierci. Wzruszony swoją piękną miłością, Maurycy otarł łzę rękawem. Tłum rozchodził się. Było już po wszystkim. Ambasador i jego wszyscy urzędnicy wycofali się za dopiero co otwartą bramę, która została zatrzaśnięta, i stanęli za nią barczyści faceci z ochrony. To, co działo się tego wieczora w mieszkaniu Poszeprzyńskich, trudno opisać. Sodoma i Gomora, te dwa biblijne miasta, były zaledwie przedszkolakami wyuzdania i rozpusty w porównaniu z tym, co kłębiło się pod dachem tego polskiego domu. Winien był oczywiście królewicz Maj, który rozpalał w ludziach tęsknoty i ciągoty wszechogarniające, mrowiące w krzyżach, gorejące w zakamarkach białych ut kobiecych i owłosionych łydek mężczyzn. Gdyby stanąć w drzwiach mieszkania, przyzwyczaić wzrok do panującego w nim półmroku, przyzwyczaić węch do smrodu i słuch do niewybrednych odgłosów rozgrywającej się tu orgii, zobaczyć by się dało kilka smakowitych obrazków. Ryża z Paryża siedziała na przykład okrakiem na biednej niemowie z Ciechanowa i okładając ją kułakami po głowie, krzyczała. Ech, ty odezwij się! Opowiedz, że mnie kochasz! Dziadek Jacek, korzystając z nieobecności Maurycego, uwodził na swój sposób dwie pozostałe panny. Jedną ręką trzymał za kolano wścibską z Lipska, drugą gładził po plecach świeżą z Sandomierza. Ech, dziewczyni, gdybym to ja miał 80 lat, mogę, kochany, gdybym to ja miał. Wtedy to właśnie po raz ostatni miałem, prawda, kobietę. Miałem ją, musi się wiedzieć, jak chciałem. Prawda, po japońsku, po mandżursku, po bydgoszczu, po bretońsku. A jak to jest po japońsku, panie dziadku Jacku? Normalnie, prawda. Bierze się dużą, tłustą kobietę, rozbiera się ją do naga, układa się w wannie, posypuje się solą, prawda, do kąpieli, a jak nie ma, to może być zwykła kuchenna. Potem polewa się taką kobietę kwaśną śmietaną, posypuje się kaną cebulką, a potem się ją pieprzy. No i tak to wygląda. No. Brawo! A po bretońsku? Normalnie, bierze się małą, prawda, chudą bruneczkę, tak. Rozbiera się ją, wkłada do wanny, zalewa wrzątkiem, a kiedy już skrusieje, polewa się ją sosem, prawda, pomidorowym i czerwonym winem, a potem się ją pieprzy. Czas praski po wszystkim, no. Grzegorz Poszeprzyński z wypiekami na twarzy przysłuchiwał się tej rozmowie. Jego żona Maryla leżała na nim i spała głośno chrapiąc. O tej porze pani Poszeprzyńska zawsze odbywała poobiednią drzemkę. A teraz, kiedy była już w trzecim miesiącu ciąży, jej sen stał się jeszcze twardszy. Harcząc i świszcząc, unosiła do góry górną wargę, która zwijała się w kształt świńskiego ryja. Widok ten podniecił Grzegorza bardzo. A jak się to robi po bydgoszczu? A właśnie, widzisz, to jest właśnie najtrudniejsze. Robiłem to kilka razy w życiu w Bydgoszczy. Bierze się 6 małych dziewczynek z przedszkola. O Jezu! To jakaś perwersja. Ale jaka ta perwersja? Trzeba tylko lubić czosnek, a ja czosnku nie znoszę. Rozebrane dziewczynki wkłada się w skorupy i zatyka się masłem z czosnkiem. Dziewczynki muszą być jak najmniejsze, bo inaczej skorupy się, prawda, połamią. Aha. Następnie wkłada się, prawda, je do piecyka i po 5 minutach można już pieprzyć. O, prawda? Jezu, tak właśnie podaje się u nas ślimaki, winniczki. No, ale nie w Bydgoszczy. W Bydgoszczy podaje się dziewczynki. Nie wiem jak teraz, ale tak przynajmniej było w niezapomnianym 1912 roku. Grzegorza zamurowało. Podniecająca opowieść dziadka Jacka i widok górnej wargi Maryli wyzwoliły w nim dziką żądzę. Nie mógł jednak posiąść swej śpiącej żony przy ludziach. I to w dodatku częściowo mniej lub bardziej obcych.
Nie mógł także zabrać swojej małżonki do sąsiedniego pomieszczenia, ponieważ mieszkanie składało się przecież z jednego pokoju. Dlatego też postanowił póki co obudzić żonę. Najpierw szturchnął ją łokciem pod żebro, aż zajęczało. Potem kopnął ją w plecy, aż zakruliczało. Następnie walnął jej głową o ścianę, aż posypał się tynk. Ale Maryla spała, zupełnie nieświadoma zamierzeń Grzegorza. Bo źle się do tego zabierać, Grzesiu. Po prostu źle. No, obudziłbym ją z łatwością, ale boję się, że ją zabiję. Dlatego budzę ją gołymi rękami, choć mam tu łom, a nawet kilo w ojcze. Ja ci powiem, jest pewien sposób. Tak. Zdejmij jej buty, prawda? Buty. Włóż jej między palce gazety, prawda? I podpal. Podpal. Obudzi się na pewno, no. A przedtem będziemy mieli kupę dźwięku. Było już późno. Zapadł majowy zmrok. Za rzęsiście oświetlonymi oknami ambasady przesuwały się sylwetki tańczących do dźwięków siódmej rapsodii Gershwina. Maurycy Poszeprzyński, zziębnięty i głodny, stał pod bramą i czekał. Nagle na chodnik wjechał z piskiem opon amerykański krążownik szos. Faceci z ochrony wyprężyli się, sądząc, że z samochodu wysiądzie sam prezydent USA, zjawiający się nagle z niezapowiedzianą, roboczą wizytą. Zamiast prezydenta z wozu wygramolił się ślepy Leon i podszedł do Maurycego. Siemasz, mały, co jest grane? Mów wszystko jak ojcu. Maurycy ucieszył się ze spotkania i w kilku słowach wyjaśnił kochankowi swojej matki sytuację. Kocham ją. Która to? Sekretarka tańczyła właśnie z samym ambasadorem i na tle wielkiego weneckiego okna była doskonale widoczna. Ta albo żadna. To jakaś straszna rura, jest bardzo stara i nie ma jednej nogi. Ma drewniana. No dobra, niech będzie. Ślepy Leon gestem swej potężnej dłoni zaprosił Maurycego do samochodu. Wsiedli i ruszyli z kopyta. Spod opon błysnęły snopy iskier. Limuzyna zarżała i powiewając grzywą ruszyła na bramę. Ochroniarze pochylili kopie. Pierwszy z prawej przeżegnał się i splunął w dłoń. Było po nich widać, że są gotowi na wszystko i tanio nie sprzedadzą skóry na skórka ani paznokcia. Limuzyna stanęła dęba i runęła na bramę, miażdżąc ją na pył i roztrącając obrońców. Czaszki trzaskały jak czosnek, miednice jak śliwki, rzepki jak migdał. Błyskawicznie wspięli się po marmurowych schodach do oszklonych drzwi wejściowych. Wóz parsknął, zarżał, zastukał i wtargnął do środka. Goście balowi pierzchali na wszystkie strony jak przestraszone makolongwy. Maurycy wyskoczył, chwycił kobietę za nogę, tę prawdziwą, i cisnął ją na tylne siedzenie jak ścierkę. Pędzili ulicami Warszawy jak widmo. Tym bardziej, że ślepy Leon zapomniał o włączeniu świateł. Na tylnym siedzeniu panowało milczenie, nabrzmiałe jak czyrak. Wreszcie pękł. Ej, słuchaj, skąd ty jesteś? Ze Świdra. To będę się nazywał Widra ze Świdra. Widro, kocham cię. W jego głosie było tyle niekłamanego uczucia, że dziewczyna spojrzała na chłopaka innymi oczami. Jedno z nich było niebieskie, a drugie brązowe. Myślałem, że jesteś tylko ze zaleta. Oczy masz do wyboru, do koloru. Są one poza tym głupiaste i zarupiałe. Dużo czytam. Mam już 52 lata, czytam od 4 roku życia. A ja mam 31 i nie czytam nic. Nigdy w ogóle. Ale analfabeta ze mnie. Piję, klek, palcem i podrywam dziewczyny. Jestem jeszcze nietknięta. Znaczy co? Jak to? Nietknięta. Głupi jesteś, to jest prawdziwa panienka. Jednego klawisza w kiciu też nazywaliśmy panienką, bo nikomu nie dawał. No, jesteśmy. Samochód zaparkował przy śmietniku obok posesji przy placu na rozdrożu. Wysiedli, ale nie poszli na górę. Ślepy Leon przytroczył limuzynę do trzepaka i zadał jej obroku. Orgia w mieszkaniu Poszeprzyńskich trwała w najlepsze.
Jeden tylko Grzegorz na próżno usiłował dobudzić się Maryli. W desperacji włożył jej do nosa rurę od pożyczonego odkurzacza i włączył silnik, tłocząc powietrze do wnętrza żony. Maryla pęczniała w oczach, nie przerywając snu. Uważaj, Grzesiu, bo jak ci pęknie, to wszystko zmarnujesz, prawda? W niezapomnianym roku 1912 wezwano mnie do Bydgoszczy. Córka burmistrza, prawda? Niejaka Wanda. Nie chciała wyjść za mąż za pewnego Niemca, prawda? Nikomu nie udawało się jej przekonać, ani prośbą Grzesiu, ani groźbą. Tak. Problem, prawda, Wandy polegał na tym, że Niemiec był potwornie, prawda, gruby, a ona chuda, taka jak wierzba. Tak. Natychmiast po przyjeździe do Bydgoszczy zacząłem napełniać księżniczkę sprężonym wodorem z butli, żeby upodobnić ją do narzeczonego. Wszystko szło dobrze, dopóki Wanda, prawda, nie uniosła się w powietrze. Kiedy przelatywała nad torami kolejowymi, iskra z lokomotywy spowodowała eksplozję. Wszystkie szyby na Wawelu wyleciały z okien. Niemiec się odkochał, a burmistrz podarował mi prawą rękę biednej Wandy i odprawił z kwitkiem czas, prawda, i po wszystkim. Grzegorz Poszeprzyński nie słuchał tych bzdur. Wiedział swoje i nadmuchiwał żonę jak wielką plażową piłkę. Kiedy była już nadmuchana, zaczął podrzucać ją w górę. Przedtem starannie zatkał jej nos patykiem, a usta kartoflem. Dziewczyny w niedbałych plażowych strojach przerzucały się Marylą, podbijały ją kolanem, uderzały pięściami i kopały piętami. To jest moja nowa narzeczona. Ona jest sekretarką w ambasadzie USA. Dzięki niej wyjedziemy wreszcie z tego obrzydliwego kraju i zaczniemy nowe życie. Porzucona Maryla opadła na podłogę i wyczuwając chyba zmianę nastroju, obudziła się. Otworzyła oczy i pierwszą rzeczą, jaką ujrzała, był stający w drzwiach ślepy Leon. Kobieta wyrwała z nosa i ust zatyczki i z sykiem rzuciła się na szyję starego kochanka. On jednak, choć nie ułomek, ugiął się pod jej ciężarem i razem opadli na barłok. Tego już za wiele. Budzę ją od godziny. Spragniony jej jestem, a ta leży jak kłoda. A wystarczy, żeby wszedł ten bandzior i ożywa. Ja sobie tego nie życzę. W każdym razie nie tutaj, nie w tym domu. To jest porządny dom, choć w zasadzie brudny jak nieszczęście, ale choćby był jeszcze bardziej brudny, nie dam go zbrukać jeszcze bardziej. Wszyscy patrzyli na Marylę i ślepego Leona kotłujących się w barłogu. Przez chwilę wydawało się, że Maryla Poszeprzyńska zwycięży i dopnie swego. Ale już za moment role odwróciły się i górą był mężczyzna. I tak na przemian. W końcu ślepy Leon uwolnił najpierw ręce, potem nogi, potem głowę i wstał, poprawiając odzież. Rozległy się burzliwe oklaski. Wszyscy z wyjątkiem Maryli cieszyli się jak dzieci. Nawet Grzegorz. No dobra, na takie rzeczy musi być czas i miejsce. Kobieta musi być umyta, uczesana, ubrana, umalowana i tak dalej. A w ogóle to z tego tylko same kłopoty i wydatki. Właśnie o tym chciałem z tobą pomówić. Masz 5 ładnych dziewczyn, które się tylko tutaj marnują. A ja mam miejsce, kontakty i możliwości. Jestem teraz po wyjściu biznesmenem. I to przedsiębiorczym. A ci wiecie, co zauważyłem przed chwilą? Wynająłem w Świerku pół reaktora. Oni tam teraz cienko przędą, odmalowałem, postawiłem bar, wideo, ruletkę i może zaczynać. Brakuje tylko towarów. A co ja z tego będę miał? Procent od obrotów i zawsze wejście gratis. A co my będziemy z tego miały? Kupę uciechy. Praca jest ciekawa, łatwa, przyjemna, zdrowa i dobrze płatna. Nie skrzywdzę was na pewno. Będę dla was jak ojciec. Ale ja jej nie dam. Ja kocham Izę Indygo. Kocham i ona tu zostanie. Dobra, miłość to święta rzecz. A pieniądze to jeszcze nie wszystko. No to co, panienki? Jedziemy? A tak od razu? Szkoda czasu, pożar lasu. A takiego? Zdarzyło mi się to ostatni raz 40 lat temu. Ja będę musiał pójść, prawda, do lekarza. Ale nikt go nie słuchał. Ślepy Leon zagarnął dziewczynę do wyjścia i wtedy
Maryla Poszeprzyńska zerwała się ze swojego barłogu, jak oszalała, zraniona, zazdrosna sarna. A ja? Mnie nie zabierzesz? Nie, ty nie nadajesz się do tej roboty. Natomiast za miesiąc, to znaczy w lipcu, zapraszam wszystkich do Legionowa na balannę. Tak cię chciałem, Marylo, a teraz już cię nie chcę. Jak mogłaś mi to zrobić? Jeszcze chciałaś iść do domu publicznego. W twoim wieku i w trzecim miesiącu ciąży. Tak, i mnie też przeszło, prawda? Nie. Do domu publicznego to można pójść w każdym wieku. Ja na przykład mam już 126 lat, ale gdybym teraz poszedł do burdelu, prawda? Ach, nie przyniósłbym wam wstydu. Jeśli to, co zdarzyło mi się przed chwilą, powtórzy mi się za jakiś czas, to ja pojadę, prawda, do Świerka i wykorzyć sam abonament Małorycego. Trzask praski mówi wszystkim. Rodzina Poszeprzyńska. W wielkim sklepie spożywczym panowała senna i leniwa atmosfera. Sprzedawczynie snuły się jak muchy, a muchy jak sprzedawczynie, czyli niezwykle powoli. Sierpniowy upał rozpuszczał kostki masła, zraszał potem kiełbasy, osiadał ciepłym potem na kolorowych opakowaniach zup. Grzegorz Poszeprzyński rozglądał się na boki, pchając przed sobą wózek. Nie przyszedł tu, żeby kupować. Przyszedł, żeby ukraść coś do zjedzenia. I dla kogo to wszystko? Kogo na to stać? Kto to wszystko zje? Naród zagłodzony, premier chuda jak nieszczęścia, ci z Belwederu tylko ręce zacierają, a te wszystkie Żydy sprowadzają od innych Żydów kiełbasę, na którą stać tutaj tylko Żydów. Polak nie ma czego szukać w tym sklepie, dlatego ukradnę torbę polskiej mąki. Nie będę kradł duńskiego salami, niemieckich zup w proszku i holenderskiego masła. Jestem w zasadzie patriotą. Rozejrzał się raz jeszcze. Zauważył, że widzieć go może tylko drzemiąca za elektroniczną kasą sprzedawczyni. Uspokojony ruszył w kierunku półki z mąką. Nie zauważył jednak, że wielkie duńskie salami wiszące na haku łypnęło na niego czujnym okiem, a puszka z piwem okocim poprawiła się na swej półce. Grzegorz wyciągnął rękę, capnął torbę z mąką poznańską i wsunął ją za pazuchę. Skoro to takie łatwe, będę przychodził tu codziennie. Nie tylko po mąkę. Widzę tu chleb, inne polskie towary. A zresztą właściwie dlaczego nie miałbym tym Żydom ukraść czegoś lepszego? Im Żyd biedniejszy, tym Polak bogatszy. Następnym razem ukradnę zagraniczny proszek do prania i zrobimy sobie w zasadzie kąpiel. Wykąpiemy się wszyscy w jednej wodzie, w której potem wypierzemy wszystkie ubrania i szmaty z barłogu. Nasz dom od tej pory będzie pachniał czystością. W tym momencie duńskie salami i puszka z piwem okocim rzuciły się na niego i złapały go pod ramiona. No dawaj mąkę, złodzieju. Ja nie mam żadnej mąki. Płacisz albo idziesz z nami. Ja w zasadzie nie mam ani grosza. Idziemy. Agenci zaprowadzili Grzegorza na zaplecze sklepu. Znajdowało się tam duże pomieszczenie o wilgotnych, betonowych ścianach. Potężne kraty dzieliły zaplecze na 12 cel więziennych. 11 z nich było zajętych. Siedzieli w nich zakuci w drewniane dyby nieuczciwi klienci sklepu Sklep i Shop. Przeważała młodzież. Ale
Nie brakowało emerytów i ludzi w średnim wieku. Był znany profesor uniwersytetu, sławny aktor, kilku polityków, zwyczajni śmieciarze, a nawet jeden policjant. Akcjonariusze wrzucili Grzegorza do pustej celi i zakuli go w dyby. Kiedy mnie wypuścicie? Jak będziemy chcieli. W mieszkaniu Poszeprzyńskich przy placu na Rozdrożu panował smutek. Od wyjścia Grzegorza minęło już kilka godzin i było jasne, że coś musiało mu się przytrafić. No bo tak, kraść trzeba umieć. Jak się nie umie, to lepiej żebrać jak ja. Na przykład w lutym wyżebrałem w tym samym sklepie torbę mąki poznańskiej. Poszedłem do pana kierownika i zacząłem całować go po nogach, prawda? Całowałem go tak namiętnie, że nogi to miało pszlinione po kolana. Widzisz, z ludźmi wszystko można, ale po dobroci. Po co od razu kraść, prawda, Marilku? A, Grzegorz jest na żebractwo zbyt dumny. Swoją drogą to ciekawe, że taka szmata ma w sobie tyle najprawdopodobniej godności. To najprawdopodobniej ta jego góralska krew. No, górale są hardzi. Boże, Boże, jak ja bym zjadła kawałek mydła w czekoladzie. No, widzisz, wcale mnie to nie dziwi. Kiedy kapral Jedziniak był w ciąży, także miewał różne takie zachciewajki, prawda? Nasza kuchnia polowa pracowała w dzień i w noc, spełniając jego najdziwniejsze kaprysy. Na śniadanie podawaliśmy taki gorący piasek pustynny z miodem i pieprzem. Na obiad zjadał miskę dżdżownic nadziewanych kapustą, a kolacja, Marylko, to już naprawdę był poemat. Kapral siadał na ziemi, żołnierze gromadzili się wokół niego, kucharz rozpościerał przed nim świeży, biały, prawda, obrus i wszyscy patrzyli, jak przełożony połyka 40 metrów kolczastego drutu w pomidorach, prawda. Domyślasz się, że po tygodniu nasz kapral pożarł, prawda, wszystkie te zasieki, pozbawiając nas wszelkiej obrony przed wrogiem. Ciask praski po wszystkim. A ja bym zjadła sznurowadło. No, ma, nie mam. Gdybyśmy mieli w domu choć jedną parę butów, wyciągnęłabym sobie z nich pyszne sznurowadełko. Zanurzyłabym je w wodzie, żeby zmiękło i pąknęłabym po kawałku, jak padalca. Takie. Czemuż ten Grzegorz nie przychodzi? Ja już najprawdopodobniej od zmysłów odchodzę. No jeszcze zacznę rodzić z tego zdenerwowania. A rudź sobie, rudź, mnie to nie przeszkadza. Powiem ci więcej, lubię przyjmować porody. Kiedy kapral Jedziniak urodził w końcu, prawda, wielbłąda, przyjmowaliśmy go całą kompanią wartowniczą. Noworodek pępowina miał tak grubą, że trzeba było ją rozsadzić niemitem. Słuchaj, ktoś idzie. Słyszę na schodach kroki, to na pewno Grześ. Aha. Ale do mieszkania zamiast pana domu wszedł bez pukania ślepy Leon. Wyglądał elegancko. Miał na sobie biały smoking z lekkiego angielskiego tweedu, dwa skrzyżowane krawaty, czerwoną jedwabną koszulę, białe skarpetki frotte i ogromne adidasy torsion. Sam jego strój kosztował około $5,000, a przecież miał jeszcze pierścionki na wszystkich palcach rąk i nóg, dwa złote zegarki, długopis Parkera i złoty, ciężki łańcuch od komunii świętej na szyi. Na jego widok z ust Maryli wyrwał się jęk zachwytu i pożądania. Kochała tego człowieka, jak wierna suka swojego pana. On jednak nie kochał jej już w ogóle i przyszedł tutaj wyłącznie w interesach. Gdzie reszta? Posłusznie melduje, że Maurycy poszedł gdzieś na podryw, prawda? Grzegorz jest w sklepie i kradnie, tylko że już dawno powinien być z powrotem, więc chyba go czapnęli. Spocznij, w którym sklepie? W sklepie i szopie, tu na dole. Tak jest. To moja firma, mam tam 51% udziału. Zaraz to załatwimy. Ślepy Leon podszedł do otwartego okna i przeraźliwie gwizdnął. Z mieszczącego się naprzeciwko sklepu wybiegła cała obsługa i stanęła na baczność w dwuszeregu według wzrostu. W pierwszym rzędzie prężyli się salami i okocim. Wypuśćcie wszystkich! Dziś mam taki kaprys. Po chwili ze sklepu zaczęli wychodzić słaniający się na nogach więźniowie. Całowali ziemię, wznosili wesołe okrzyki, śpiewali wesoło. Nieliczni zaś, którzy widać niczego się nie nauczyli,
wracali do sklepu, żeby kraść jak dawniej. Zaraz tu będzie ten twój cały mąż. Dziękuję, z babcą. Tak, jest mi on potrzebny. Potrzebuję was wszystkich. Wygrałem przetarg na budowę nowej ambasady amerykańskiej. Na stadionie dziesięciolecia było tego dnia wyjątkowo tłoczno. Zamiast 70 autokarów ze wschodu przyjechało ich 250. Towary były tanie, często kradzione, kupcy zgodliwi, a policja nieobecna. Maurycy Poszeprzyński w swym nieodłącznym, podartym, skórzanym płaszczu przyszedł tu właściwie nie wiadomo po co. Wszystkie baby to świnie, dziwki bachła i w ogóle pomyję. Ja już nigdy w życiu na żadną nie spojrzę. Nie pokocham, nie przytulę, nie uderzę po mordzie, nie pokłaszczę po kiecie. Już nigdy nie oddam żadnej swojego serca, żadnej. Żadnej nie kupię biletu tramwajowego ani zapiekanki. Żadnej już nie włożę ręki pod spódnicę, żadnej nie powiem. Ani ono. Wrócę do szkoły. Ale nie koedukacyjnej, tylko przy jakimś klasztorze. Jak będę chciał, to zostanę księdzem, zostanę wiejskim proboszczem. Wezmę sobie gospodynię, która będzie mi prać, gotować i zmywać. Jeśli będziemy mieli dzieci, to zwalę to na komendanta straży pożarnej, a gospodynię popędzę kijem za rozpustę. Kurde. Rozeźlony Maurycy podniósł z ziemi sękaty kij i zaczął nim wywijać młynka jak pan Wołodyjowski w słynnej powieści Henryka Sienkiewicza Za chlebem. Trafiony w potylicę Ukrainiec o dziwnym nazwisku Bohun padł na swoje łóżko polowe pełne bucików. Aż tu nagle tłum rozstąpił się i wyszła z niego zwalista kobieca postać. Stanęła nad walczącymi na szeroko rozstawionych nogach i powiedziała, pokazując długim, grubym palcem na Maurycego. Mój ci on jest! Jeźdź! Wstawaj! Silna, zwilna jestem! Tymczasem z placu budowy przy ulicy Ujazdowskich Róg Pięknej ogromne ciężarówki wywoziły, co się dało. Ślepy Leon rozglądał się nerwowo na boki i poganiał opieszałych kierowców. Kiedy ostatnia ciężarówka opuściła plac budowy, ślepy Leon zatarł ręce i skierował się w stronę wciąż gawędzących niewesoło Poszeprzyńskich i ich sąsiadów. Wiecie co? Właściwie moglibyśmy na tym skończyć i zwiać. Ale gdybyście zdążyli do wieczora wybudować tutaj cokolwiek, dostałbym od tych durniów Amerykanów jeszcze $100. Z tych 100 dolców wypłacę wam 20% i niech ja stracę. No. Macie na to moje słowo honoru. A co tutaj w zasadzie trzeba zbudować? Ja to co, ambasadę ci dziurni. A cokolwiek, na czym dałoby się przymocować tę tablicę? No. To mówiąc, ślepy Leon pokazał wszystkim tablicę z dwujęzycznym napisem. Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. A na dachu zatkniemy flagę. Flaga mi została, nikt jej nie chciał kupić. W tym kraju są coraz silniejsze nastroje antyamerykańskie i słusznie. Przyjeżdżają tutaj, wykupują za bezcen majątek narodowy. No i właśnie, a ja słyszałem, że jakiś Amerykanin chce kupić słynną bitwę pod Grunwaldem. I w ogóle chwali się, że Bohdan Poręba to amerykański reżyser. To łajdaki. Nie. Ten naród, to znaczy ich naród, to stoi na kraju przepaści. Taki naród, który nie szanuje innych narodów, wynaradawia się i przestaje być narodem. No to co? Budujemy, panie Grzegorzu? No, budujemy. Wstawaj, Grzesiu, i zakasz rękawy. Stań razem z nami. Dotrzymaj kroku. I nagle Poszeprzyńska zaczęła śpiewać. Wesoła melodia z okresu odbudowy stolicy sprawiła, że wstąpił w nich zdrowy, nowy duch. Błoto paliło im się w rękach. Gmach rósł jak na drożdżach. Kiedy patrzyło się na niego z pewnej odległości, przypominał gigantyczną lepiankę. To, co tutaj robimy, jest piękne, proste i tanie. I niech mi ten cały minister budownictwa nie mówi, że z pustego i Salomon nie naleje. Jak się okazuje, w zasadzie można zbudować całkiem przytulny dom z niczego.
Tysiące bezdomnych polskich rodzin, zamiast obijać się pod mostami i na dworcach, mogłoby sobie budować tanie domki z błota. W Polsce jest w zasadzie bardzo dużo błota, właściwie samo błoto. Przylepia się takie błoto do butów, jak w zasadzie się gówno i marnuje tak, się. Tak jest, masz rację, Grzesiu. Tak. Wie pan co, panie Włodku, skoro już jesteśmy przy tym błocie, to zanim mnie pan obrzuci w naszej prasie, chciałbym złożyć oświadczenie. Więc ja oświadczam, że wszystko to, co panu powiedziałam, było kłamstwem. Nie zgłosiłem się na ochotnika w wieszaniu Romualda Trauta. Nie brałem udziału w budowie Citadeli oraz nie podpiłowałem nogi generała Sowińskiego. A także, proszę pana, nie zdradziłem naczelnika Kościuszki. Tak mi dopomóż, proszę pana Bóg. Mnie też coś się jakoś to nie zgadzało. Zaraz. Ile pan by musiał mieć lat? Najmniej 200, a pan ma na setkę nie wygląda. Podajcie flagę! Kończymy! Po chwili na wietrze załopotała dumnie chorągiew największego mocarstwa na świecie. Wszyscy zdjęli czapki. Zrobiło się bardzo uroczyście. No i co by tu powiedzieć w takiej chwili na zdrowie? No głupio brzmi, a 100 lat kojarzy się raczej z libacją niż z inauguracją. No nie wiem, co by tu powiedzieć w takiej chwili. Nie wiesz, to się zamknij. Nie widzisz, że płaczę. Ja też płaczę. Mówi się, że prawdziwy mężczyzna powinien zbudować dom i zasadzić dąb. A co powinna zrobić prawdziwa kobieta? Zmaź się stamtąd, już jadą! Ślepy Leon błyskawicznie przytwierdził złotą tablicę do ściany z błota i rozciągnął w poprzek dziury stanowiącej drzwi do lepianki kawałek sznurka. No, teraz wygląda to po ludzku. Europa. Rodzina Poszewskich, rodzina Jakiewicz. Jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc im drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. Był listopad. Liście opadały z drzew liściastych, miotane to zachodnim, to wschodnim wiatrem. Państwo poszeprzyńscy nie udali się jak inni 1 listopada na cmentarz, aby oddać hołd swoim przodkom. Poszeprzyńscy praktycznie przodków w ogóle nie mieli. Jedyny przodek, dziadek Jacek, żył jeszcze i jak na swoje lata trzymał się nieźle. Sam dziadek Jacek nie wiedział niczego o przodkach. W niezapomnianym roku 1905 zjadł wszystkie swoje papiery, by nie wpadły w ręce nieprzyjaciół, a co w nich było, zapomniał. Czasem, kiedy wydawało mu się, że wraca mu pamięć, twierdził, że jego ojcem był Dżingis Khan, a matką Emilia Plater. Innym razem uparcie twierdził, że jest nieślubnym dzieckiem cara Mikołaja i słynnej praczki Saint-Jean. A dzisiaj wydało mu się, że jest synem, niestety nieślubnym, Krzysztofa Kolumba i królowej Izabeli. Tak, ojciec odkrył Amerykę za pieniądze matki, wróciły dosłownie w 9 miesięcy, potem ja przyszedłem na świat. Nie zostałem jednak hiszpańskim następcą tronu, ponieważ porwali mnie wędrowni cyganie i uprowadzili do mławy. To ciekawe, coś w tym musi być. Ja nawet czuję, że krąży we mnie błękitna andaluzyjska krew. Zobaczysz, Grzesiu, urodzę prawdziwego księcia albo księżniczkę. Poszeprzyńscy, zdjąwszy obuwie, deptali walającą się po całym mieszkaniu szatkowaną kapustę. Już od pewnego czasu nocami członkowie całej rodziny udawali się autobusami zielonych linii w rozmaitych kierunkach, lecz zawsze na gapę. W pobliżu każdej, jak wiadomo, autobusowej pętli w okolicach Warszawy znajdują się ogromne zagony kapusty. Co więcej, nikt ich nie pilnuje, a więc można bez obawy wyrywać co drobniejsze okazy i chowając pod płaszczem zwozić je do stolicy. Ich mieszkanie stawało się pomału jedną wielką beczką cuchnącego staropolskiego przysmaku. Był to zapas jedzenia na całą zimę.
Mieszkanie dzięki tej akcji zrobiło się przytulne, można było spać na podłodze w miękkiej kapuście, a zachodzące w niej procesy fermentacyjne sprawiały, że było bardzo ciepło. Minął dzień, zapadła noc, wstał świt, zaczął się nowy dzień, skończył i znowu zapadła noc. No, dosyć już tego deptania, kochani. Kapusta jest w zasadzie dobra. Wkładamy buty i idziemy na cmentarz. Ale po co, Grzesiu? Przecież nikogo tam nie mamy. No, ale Marylu, to ty nie wiesz, że po wczorajszym święcie jest tam wszystkiego w brud, kwiaty, doniczki, wypalone znicze. To wszystko są prawdziwe skarby. I w dodatku nikomu już niepotrzebne, a nam w zasadzie wszystko może się przydać. Tak jest, to jest bardzo dobry pomysł. Po takich wypalonych zniczach zostają, prawda, szklanki, miseczki, talerze. Możemy skompletować sobie bardzo piękny serwis na 12, prawda, osób. Rozumiem. Tak. Mamy iść na cmentarz, będziemy cmentarnymi hienami. Jak śmiesz! My nie jesteśmy złodziejami, durniu. Nawet jeżeli zabieramy cudzą własność, to staramy się to robić tak, żeby nikt nie widział. Nawet mówi się, nie złapałeś złodzieja za rękę, to złodzieja nie ma. My jesteśmy więc, synku, uczciwymi ludźmi i zawsze ci powtarzam, poszebrzyń, syn, to brzmi dumnie. A jeżeli jeszcze raz powiesz coś takiego, to znowu dam ci w papę. Pamiętaj, synku, że masz ojca. I matkę. I dziadka, prawda. Wstawaj, wnuku, wkładaj buty i hajda na ćmę. Było bardzo zimno i bardzo ciemno. Ponadto dął wiatr i gałęzie drzew przypominały macki tajemniczych potworów, gotowych w każdej chwili sięgnąć swoimi pazurami po śmiałków zakłócających spokój tej niespokojnej nocy. Księżyc schował się za burę chmury, padał deszcz ze śniegiem, od czasu do czasu ciemność rozdzierały błyskawice. Pioruny strzelały zresztą gęsto między nogrodkami. Gdzieś z daleka słychać było wycie dzikich, głodnych psów i przeraźliwe miauczenie kotów. Puchały puchacze, krakały wrony, rzęziły słowiki. Poszebrzyńscy byli kompletnie przemoczeni, szli po omacku, szukając drogi. Co za przyjemna noc. Widzicie coś? Nie. Halo? Ja nie. Myślę, że powinniśmy dalej posuwać się na czworakach. Tak będzie bezpieczniej. No może lepiej wracajmy, co? O nie! Nie po to dostałem w ryja od ojca, żeby się teraz wycofać. Przez jakiś czas pełzali w milczeniu jak żaby. Obmacywali gładkie płyty nagrobkowe w poszukiwaniu łupów, ale nie znajdowali niczego poza przytwierdzonymi na śrubach literami z nazwiskami, datami i rozmaitymi epitafiami. Dłoń dziadka natrafiła na niezwykle interesujący napis. Kochani, tu jest tak napisane, proszę... Dzwonisz trzy razy, a obok jest dzwonek, to co? Mam zadzwonić, jak myślicie, co? I zanim ktokolwiek zdążył się odezwać, dziadek nacisnął trzykrotnie mosiężny guzik. Płyta podniosła się ze zgrzytem, odsłaniając wnętrze grobowca, z którego sączyła się niebieska poświata. Po chwili oczom przerażonych poszeprzyńskich ukazał się ogromny duch, zawinięty w białe prześcieradło. Duch do złudzenia przypominał Grzegorza Poszeprzyńskiego. Był łysy, miał ogromny czerwony nos i małe kaprawe oczka. Synu, więc jednak przyszedłeś. To tatuś tu leży? Nie, leży w Zakopanem. Ale jak wiesz, my duchy przemieszczamy się w zasadzie z miejsca na miejsce z najwyższą łatwością. Niech tylko ktoś z żywych naciśnie ten guzik trzy razy, wychodzimy jak spod ziemi. A co z matką? Dlaczego nie przyszła w zasadzie? Twoja matka po śmierci zakochała się w innym i nie leży już ze mną w jednym grobie. Chyba się z nią rozwiodę. W
każdym razie tak mi wszyscy radzą. A to kto? I to jest w zasadzie moja żona, a to jest mój syn, a to jest ojciec żony. Poszepszyńscy po prostu. Ja też jestem, tatusiu, poszepszyński. Przyjąłem po ślubie nazwisko, ponieważ nasze nazwisko Gąsienica zostało uznane za obrzydliwe. Poszepszyńscy, powiadasz... A wiesz, tu u nas jest ich cała masa. To najpopularniejsze nazwisko na tamtym świecie. Stale się słyszy, byłem Poszepszyńskim. Albo Poszepszyńska byłam, a czasami bardzo nam miło Poszepszyńscy byliśmy. My, duchy, przedstawiamy się w czasie przeszłym. Ja byłem... Ty byłeś, on, ona, ono był, była, było. Maryla uniosła się z klęczek i z pełnym szacunku dla zmarłych głosem powiedziała. Poszepszyńska jestem. Wiele o panu słyszałam od mojego męża. Wiem, że nazywa się pan Rafał Gąsienica i wiem, że był pan słynnym ratownikiem tatrzańskim, że narażał pan życie na każdym kroku, aż je pan najprawdopodobniej wreszcie stracił. Maurycy, który do tej pory patrzył na widmo swego nowego dziadka z niemym podziwem, przemówił. Ojciec opowiadał mi o twojej bohaterskiej śmierci, dziadku Rafale. Chciałbym jednak usłyszeć to z twoich ust. Duch nie dał się długo prosić. Usiadł na płycie i oddał się wspomnieniom. Gdy mówił, z jego paszczy wydobywały się kłęby dymu i języki ognia. Poszepszyńscy obsiedli go jak kominek i grzejąc się przy nim słuchali. Zaraz, zaraz, kiedy to było? Cyrniła się nocka nad cyrlą, cyrniła kiedy sedłek pyrciom od murza zygna. Hań usłyszałek ze cosiek zbyrcy nagrani, pomyślałek sobie, pewnikiem ceper to będzie zatracony i podszedłek bliżej, co by go uratować. Patrzę, a to nie ceperino, tryknięta kozica na mnie jak nie pierdyknie. Leciołek, leciołek, jeste kawałek, leciołek, a sprasnąłek o ziemię i zrobiłek na niej mokrą plamę. Poszepszyńscy zrozumieli z tego niewiele i poprosili o przetłumaczenie tej pięknej opowieści na język polski. Dziadek Rafał nie dał się długo prosić. Nie przetoczymy tu jednak z braku miejsca całego przekładu i powiemy tylko, że Gąsienica zginął zrzucony w przepaść przez wściekłą kozicę. Opowieść ta zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie, a zwłaszcza na dziadku Jacku, który nie był przyzwyczajony do tego, aby ktoś inny opowiadał przy nim anegdoty. Postanowił natychmiast zrewanżować się jakąkolwiek anegdotą na jakikolwiek temat. Czuł jednak w głowie pustkę i bezmyślnie powtarzał. Tak, Mandżuria, prawda? Jedyniak w niezapomnianym roku 1905, prawda? Mława czas praski po wszystkim. Hej! I w tym momencie z niebieskiej otchłani wyłoniła się postać przypominająca kobietę. Przypominająca Marylę Poszepszyńską. Na ten widok Maryla pobladła jak szkolna kreda, a dziadek Jacek przeciwnie zarumienił się jak zaskroniec na wydaniu. Mamo! Zaraz, Beato, co ty tu robisz? No to ty już nie żyjesz, prawda? W tym, że ja nie żyję, nie ma już niczego dziwnego. Dziwne jest natomiast to, że ty... Jeszcze żyjesz. Ile ty masz teraz lat? Wiesz, kochanie, są dwie wersje, prawda? Jedni mówią, że mam już 139, prawda? A drudzi, że 128, a trzeci nie dają mi nawet setki. No więc ty, bratku, dobrze wiesz, wybierz sobie taką wersję, prawda, jaką sobie chcesz. No, proszę bardzo. Grzegorz Poszepszyński, jego syn Maurycy, łakomie spoglądali na ducha Beaty. Nawet po śmierci Beata była godna pożądania.
Jej długie, smukłe piersi opadały falami na alabastrowe plecy, a szerokie dłonie opadały aż poniżej kolan. Ojciec i syn trącali się łokciami i znacząco pokazywali Beacie wzrokiem pobliskie zarośla. Pomysł ten spodobał się duszycy. Skinęła potakująco swoim ogromnym łbem i zaczęła chichotać. Dziadek Jacek, widząc, co się święci, zareagował natychmiast. Zaraz, no co, to chyba wam rodził modelu, kretyni. Przecież to jest duch mojej żony. No to co? No to jeżeli jest to duch mojej żony, ty durniu, to jest to na jednocześnie duch twojej teśkawy. A mojej babci. No to co? No to chyba nie pójdziesz w krzaki z własnym życiem i własnym wnukiem, co? No to z kim mam iść, Jacuniu? Dziadek Jacek rozejrzał się z rozpaczą i nagle zatrzymał wzrok na duchu ojca Grzegorza, który znudzony siedział na sąsiedniej mogile. I będę mi brać, ja to panie Rafale, prawda? Może by pan reflektował ewentualnie, prawda? A dlaczego ja? No bo tak, prawda, będzie najlepiej. Mnie jako wdowcowi to iść z własną niedziejącą żoną w krzaki to nie wypada, prawda? Nie po to ją pogrzebałem, opłakałem, żeby teraz zaczynać z godmu od nowa, no. Natomiast pośmiertny romans, prawda? Teścia z teściową jest nie tylko dopuszczalny, ale jak najbardziej na miejscu on jest, na miejscu. Odprowadzane wzrokiem wszystkich obecnych duchy Beaty i Rafała zniknęły w ciemnościach. Po chwili pobliskie zarośla zapłonęły żywym ogniem mimo ulewnego deszczu. Z ognia dobiegały upiorne jęki i piekielne chichoty. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie, podczas gdy jedni mokną jak kury, inni zabawiają się jak indyki. Albo jak strusie. Tak. Nie macie czego żałować, chłopaki. Uratowałem wam życie. Nie macie pojęcia, do czego zdolna jest ta kobieta w miłosnej ekstazie. Zamienia się w drapieżne zwierzę. Podczas nocy poślubnej wygryzła mi prawą nerkę. Dlatego natychmiast po urodzeniu Marylki zabrałem dzieciaki, prawda, i uciekłem do Bydgoszczy. To prawda. Swoją matkę znam wyłącznie z prasy. Bydgoskie dzienniki często drukowały jej portrety pamięciowe jako osoby poszukiwane. Tak, o ile mi wiadomo, jestem jedynym mężczyzną, któremu udało się przeżyć noc poślubną z Beatą Pytko, zwaną wiadaczką. Maurycy i Grzegorz zatrzęśli się ze zgrozy. W tym momencie z płomieni dobiegło ich potworne wycie starego gąsienicy. Lecz oto zapiał pierwszy kur i wszystko ucichło. Deszcz przestał padać. Rozpogodziło się. Z zamuru cmentarza wyłoniło się pyzate słoneczko. Pożebrzyńscy wracali do domu w dobrym nastroju i obładowani jak wielbłądy. Kiedy zaświeciło słońce, okazało się, że na cmentarzu było jednak wiele atrakcyjnych przedmiotów. Nieśli więc przemoczone szarfy, zwiędłe kwiaty, gałązki jedliny i różne naczynia po wypalonych zniczach. A mówiłem, że nam się opłaci. Z tych szarf uszyjemy sobie piękne piżamy, a z miseczek będziemy jadać pyszną kapustę, a z jedliny zmontujemy wspaniałą świąteczną choinkę. A na święta urodzę wam dzidziusia. Położę go w kapuście i niech leży. Dawno już powinnaś go urodzić, termin w cholera minął. Maurycy milczał. Niósł pod pachą ciężką, kamienną ławę z granitu. Będziemy sobie siedzieć na tej kanapie, prawda? I śpiewać twojemu braciszkowi, małoleńcy. Pochłonięci rozmową nie zauważyli nawet, że doszli już do drzwi swojego mieszkania. Nie zauważyli też, że stały one otworem. Weszli do środka i nie zauważyli, że cała kiszona kapusta, którą było wymoszczone mieszkanie, zniknęła jak kamfora. Dopiero w jakiś czas potem zauważyli leżącą na podłodze karteczkę zapisaną koślawym pismem. Drodzy krewniacy, wy odwiedziliście nas, a my was...
Dziękujemy za pyszny poczęstunek. Do zobaczenia na tamtym świecie. Beata i Rafał. Rodzina, proszę wszystkich. Rodzina, jakie wiemy. Poznacie ją na co dzień. Poznacie ją w niedzielę. Rodzina, proszę wszystkich. Jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę. Poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi. Zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw. Nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza. O 7 rano tego wrześniowego poranka Bożena Morda, doręczycielka z Urzędu Pocztowego Warszawa-Śródmieście, zwana przez wesołych kolegów Bożenką z Okienka, napełniła swą przepastną i zniszczoną torbę listami, przekazami pocztowymi, pocztówkami i zawiadomieniami, a także nakazami, wezwaniami, upomnieniami i ostrzeżeniami. Uginając się pod straszliwym ciężarem, ruszyła w miasto. Była to dziewczyna brzydka i biedna. Inni doręczyciele dysponowali rowerami, wrotkami czy wózkami inwalidzkimi, a bardzo zamożny roznosiciel telegramów dysponował nawet motorowerem. Bożenka miała tylko dwie krzywe nogi, oplecione gęstą siecią nabrzmiałych żylaków, a jednak była szczęśliwsza od tych bogaczy. W jej życiu pojawiła się niedawno pierwsza miłość. Zakochana była nieprzytomnie w pewnym urwisie z placu na Rozdrożu imieniem Maurycy. Słuchacz tej opowieści domyśla się zapewne, że Maurycym jest Maurycy Poszeprzyński. Bożenka z Okienka wiedziała, że jej chłopak ma pociąg do munduru i dlatego cerowała starannie swój wytarty uniform i czyściła piaskiem aż do blasku miedziane guziki. Kiedy tak szła przez jesienną Warszawę, słońce pieściło jej rzadkie włosy, odbijało się w guzikach zdobiących jej zapadłą pierś i nadawało jej bladym policzkom żółty kolor. Listonoszka rozmyślała o swej miłości. Kocham go. I on mnie kocha. Może się nawet ze mną ożeni. A wtedy zmienię nazwisko i nie będę już nazywała się Morda, tylko Poszeprzyńska. Chyba że zachowam swoje nazwisko i dodam w dowodzie Poszeprzyńska. Bożena Morda Poszeprzyńska. Jak to ładnie brzmi. No dobrze. Dobrze. A jeżeli nie zechce się ze mną ożenić? Może niepotrzebnie? Oddałam mu się już na pierwszej randce w tej starej, zepsutej budce telefonicznej. Może trzeba było poczekać do drugiej randki. No, gdyby oczywiście Maurycy umówił się ze mną na drugą randkę. No, ale się nie umówił, więc chyba dobrze zrobiłam. Szkoda tylko, że nie wiem nawet, gdzie on mieszka. Mogłabym go przecież szantażować, że oskarżę go o gwałt w budce. A tak nic z tego. Niemniej jednak na zawsze zapamiętam tę budkę i te dwa piwa, które wypiliśmy na odwagę. Dziewczyna przystanęła na placu na Rozdrożu i wyjęła z torby plik listów. Sprawnym okiem doręczyciela przejrzała adresy i zadrżała jak traktor. Trzymała oto w ręku dwie przesyłki zaadresowane do Grzegorza Poszeprzyńskiego. Pierwszą z nich był list z Ameryki. Drugą zawiadomienie bankowe. Zatrzęsła się jak meduza i po chwili pognała po schodach. W mieszkaniu Poszeprzyńskich bieda aż piszczała ze wszystkich kątów. Tego dnia na śniadanie była tylko garść zielonych, niedojrzałych kasztanów ukradzionych w łazienkach.
jedli je na surowo i popijali brunatną wodą prosto z kranu. W zasadzie wszyscy byli od tego chorzy. Dziadek miał biegunkę, Maryla rozwolnienie, a Grzegorz nudności. Jeden Maurycy czuł się nieźle, pałaszował kasztany jak gruszki. Spluwając kolcami na podłogę, starał się celować prosto w otwartą paszczę psa Murzyna. Biedne zwierzę. Już od roku było całkowitym wegetarianinem. Stale kasztany i kasztany. No, mdli mnie tylko od nich. Taki zielony kasztan pozbawiony jest w zasadzie jakiejkolwiek wartości kalorycznej. Gdybyśmy poczekali do października, jedlibyśmy dojrzałe kasztany, a także żołędzie i jarzębinę. Głupi jesteś, Grzesiu, no. Nie wyobrażaj sobie, że chmara warszawskich rencistów i emerytów będzie czekać cierpliwie, aż to wszystko najprawdopodobniej dojrzeje. Już teraz wyjadają, co popadnie. Wczoraj widziałam pewnego rencistę, który obgryzał drzewo skory jak bubr. A ja na przykład widziałam dzisiaj w łazienkach pewną staruszkę, która wabiła wiewiórki i zjadała je na surowo. Nie, to nie mógł ojciec zamiast tych wstrętnych kasztanów przynieść nam kilka wiewiórek. Taką wiewiórkę zjada się w zasadzie w całości. No tak. Nie wypluwa się nawet kitki. No dobrze, no próbowałem, kochani. Udawałem, że trzymam w ręce orzecha i wołałem: Basia, Basia. A wtedy ta starucha wyjęła z torebki gazu, zawiąciła je ozioru i opryskała mnie nim od stóp do głów. Śmierdziała potem jak skunks i wiewiórki, a także gołębie, a nawet karpie czmychały przede mną, gdzie pieprz rośnie, trzask pracki po wszystkim. No, to chyba po nas. Zamknijcie się, o tej porze do porządnych ludzi przychodzi wyłącznie policja. No, ale za co? No, nie zrobiliśmy niczego złego. Za tę aferę z ambasadą amerykańską powinien siedzieć ślepy Leon. Namówił nas do tego i nie zapłacił. Maurycy na palcach zbliżył się do drzwi i przyłożył prawe oko do wizjera. Nie uwierzył prawemu oku, więc przyłożył lewe. O Boże, to ona! Znalazła mnie i teraz będę musiał się z nią ożenić. Jak ją znam, będzie mnie teraz szantażować. Oskarży mnie o gwałt w budce telefonicznej i zawlecze do urzędu. To powiedz, kretynie, że cię nie ma w domu. Nie ma mnie w domu! No, to najlepszy sposób. Ale ja nie przychodzę do ciebie! Mam dwa listy do twojego ojca, jeden z Ameryki, a drugi z banku. Ale do mnie to w zasadzie niemożliwe. Ja nie znam nikogo ani w Ameryce, ani w banku. To jest jakaś pomyłka. Niech pani sobie idzie. Poszedł Syński, Grzegorz, plac na rozdrożu. Wszystko się zgadza. No tak. To proszę nie utrudniać pracy doręczycielowi na służbie. No oczywiście, no nie ma rady, jak nie otworzymy, to przecież to policja. Maurycy otworzył drzwi, ucałował nieszczerze swoją kochankę i zaprowadził ją do pokoju. Po chwili Grzegorz pochylił się nad dwiema kopertami. Najpierw przeczytam wam ten list z Ameryki. Czy ja też mogę posłuchać? Dobrze. My, Poszepszyńscy, nie mamy niczego do ukrycia. Panie Poszepszyński Grzegorzu, w pierwszych słowach mego listu donoszę, że czuję się źle i zapytuję, czy wy też źle się czujecie. Jak wiecie, uciekłem z placu budowy zaraz potem, jak wszystko się zawaliło. Granicę czeską przekroczyłem nielegalnie w Cieszynie i skierowałem się na zachód. Och, to od ślepego Leona! Milcz, suko. Przeszedłem Niemcy, Belgię, Francję, Holandię i doszedłem do oceanu. Bałem się pościgu, więc zacząłem płynąć, aż w końcu dopłynąłem do Ameryki. A tam czekało na mnie FBI, CIA oraz cała policja amerykańska. I to był mój błąd. Myślałem, że w Ameryce mnie nie znajdą, ale znaleźli. Teraz jestem już po sprawie i wyroku. Dostałem 300 lat więzienia, więc chyba trochę posiedzę. Podobno za dobre sprawowanie mogą mnie wypuścić już po 200 latach, więc na razie nie rozrabiam, chociaż pełno tu murzynów i pedałów. Aha, przed wyjazdem z ojczyzny upoważniłem pana, panie Grzegorzu, do korzystania z mojego konta, na które wciąż wpływa forsa z różnych interesów. Mnie to już jest
niepotrzebne, co będą warte pieniądze za 300 lat, ale wam, biedakom, mogą się przydać, o ile oczywiście Amerykanie już na nich łapy nie położyli. Piszcie do mnie na adres Nowy Jork, więzienie Sing Sing, cela numer 1511, pozdrowienia z kraju dolara, zasyła ślepy Leon. No to jest... Gratuluję państwu, jesteście bogaci. Niech pan otworzy tę drugą kopertę. Tak. A to jest... Piszą tutaj, że ja, Poszepszyński Grzegorz, jestem uprawniony bez żadnych ograniczeń do korzystania z konta Leona Pietrasińskiego. No, ale ja nie znam żadnego Pietrasińskiego. Ty głupi jesteś, Grzesiu, naprawdę. Pietrasiński to przecież ślepy Leon. Ślepy. Piszą jeszcze tutaj, że na koncie jest... Zaraz, ile to będzie? Jedynka i co? 9-0. Miliard, panie Poszepszyński? Jeszcze tego samego dnia Grzegorz Poszepszyński udał się do banku i podjął na próbę 100 złotych. Sumę tę wypłacono mu ku jego zdumieniu bez oporu. Kiedy Poszepszyński zorientował się, że niczego za te pieniądze kupić nie można, podjął z banku 1000 złotych w jednym kawałku i poszedł do sklepu. Kupił pudełko zapałek i został bez grosza. Zdenerwowany podjął 10 000, idąc w swoim przekonaniu na całość. Wszedł do salonu samochodowego Mercedesa i zażądał bordowej limuzyny. Wtedy portier wyrzucił go na ulicę. Ale co jest? No przecież 10 000 to kupa pieniędzy, no. Co jest? Szedł do domu, oglądając wystawy, studiując ceny i nabierając doświadczenia. Następnego dnia zażądał w banku wypłacenia reszty sumy. Był to miliard, ale nie okrągły. Brakowało w nim 11 100 złotych. Poszepszyński zapakował pieniądze do parcianego worka, zarzucił go na plecy i wyszedł odprowadzany zdumionymi spojrzeniami kasjerów. W domu Grzegorz rozwiązał worek i wysypał jego zawartość na podłogę. Rodzina zebrała się nad kupą pieniędzy i długo stała w milczeniu. Nikt z nich w życiu nie widział nawet 1000 tej sumy. No niech każdy bierze ile chce, niech kupuje co chce, raz się żyje. Może na początek to potarzajmy się trochę w tych pieniądzach. Dziadek Jacek szczupakiem rzucił się na stos banknotów. Po krótkim wahaniu dołączyła do niego Maryla, lecz zrobiła to ostrożnie ze względu na 7 miesiąc ciąży. Maryla tarzała się więc powoli, rozważnie i odpowiedzialnie. Od czasu do czasu brała jakiś banknot do ust, wkładała go sobie do nosa lub za dekolt. Grzegorz Poszepszyński tarzał się jak młody źrebak w bujnej koniczynie. Wierzgał nogami, rżał, parskał i galopował. Maurycy tarzał się na boku razem ze swoją kochanką, Bożenką z Okienka, która od dnia doręczenia pamiętnych dóbr nie opuściła już mieszkania i rzuciła pracę, słusznie licząc na korzystny obrót wydarzeń. Ich tarzanie się, zrazu niewinne, stawało się coraz bardziej gorące, aż wreszcie ich ciała zbratały się ze sobą na szeleszczącym posłaniu. Po mniej więcej 3 godzinach tego szaleństwa wszyscy wstali, otrzebali się z pieniędzy i znowu zamilkli. Jak to bogactwo zmienia ludzi. Okazuje się, że moja Maryla jest jeszcze całkiem niebrzydka. W odpowiednich warunkach rozkwita jak w zasadzie herbaciana róża. Mandziuria, Japonia, jedziniak, traugut. No dobra, idziemy na zakupy. Zaczęli od sklepu spożywczego tuż obok domu. Ładowali do koszyków wszystko, co popadło. Jajka, masło, musztardę, śledzie i parówki. Dziadek Jacek kupił 300 słoików drzemu i opakowanie makaronu.
Mleczarz, prawda, ziemem do palce lizać. Nauczyłem cię to jeść od pewnego Włocha, którego spotkałem w Japonii. W Japonii trudno się spotkać z kimś innym niż z Japończykiem, prawda? No płaci pan, czy gada pan dalej? Ja gadam dalej, prawda? Niech sobie pani wyobrazi, że tego samego dnia spotkałem w Japonii nie tylko tego Włocha, prawda? A jeszcze Hiszpana, Szweda, Rumuna. Chyba nie ma męża. A co to pana obchodzi? No i tam, bo szukam kucharki, prawda? Sam się jeść nie będę gotował tego makaronu z dżemem. Muszę wziąć jakiegoś, prawda, garkoczuka. Najchętniej ze wsi, no. Pani by mnie ewentualnie pozwała, prawda? Możesz ty, wstrętny dziadu. Czego? Ja jestem umysłowa. Płeć 3 100 000 i zjeżdżaj, bo ludzie czekają. Dziadek Jacek zapłacił i wyszedł ze sklepu. Następnym w kolejce był Grzegorz. Od razu puścił oko do kasjerki, chwycił ją za rękę i przysunął do ust. Całuję rączki palam do nóżek. Cóż za usteczka. Jakie oczęta. Normalnie w zasadzie Wenus z pani. Taka kobieta jak pani powinna mieć odpowiednią oprawę. Jestem gotów ją pani zapewnić. Dysponuję nieograniczonymi środkami finansowymi. Słysząc to, stojąca za nim Maryla szturchnęła Grzegorza łokciem w nerki i podeszła do kasy. Uwodzi pani klientów. To skandal. Proszę o książkę życzeń i zażaleń. Niech się mama nie denerwuje. Są inne sklepy, gdzie w kasach siedzą kasjerzy. Tam sobie to mama odbije. Tuż po zamknięciu sklepów Nowym Światem jechało 6 wyładowanych po brzegi taksówek. Każda z nich wiozła jednego pasażera i jego zakupy. Nawet Murzyn siedział obok kierowcy, a tylne siedzenie wyładowane było wołowiną, cielęcymi gnatami i wieprzową wątrobą. Taksówkarz martwił się o stan tapicerki, ale kiedy Murzyn pomachał mu przed nosem 1 000 000 złotych w kawałku, od razu poweselał. Wyjął nawet z kieszeni gwizdek i zagwizdał jakąś skoczną melodię. Rząd aut zatrzymał się przy placu na rozdrożu i 6 warszawskich taksówkarzy pomagało wtaszczyć zakupy na górę. Kiedy przyszło do płacenia, okazało się jednak, że zaledwie wystarczyło pieniędzy. O napiwkach nie było nawet mowy. Poszepszyńscy przepuścili 1 000 000 000 złotych w niespełna 2 godziny. To jest koniec. Znowu nie mamy ani grosza. Kretyn ze mnie. A w ogóle te pieniądze były tylko moje. Jesteście mi winni 1 000 000 000 złotych. Oddajcie mi natychmiast moje pieniądze. Cicho. Cicho. Zamiast się denerwować, to idź Grzesiu i otwórz. To na pewno następne zawiadomienie z banku. Na te słowa Grzegorz skoczył do klamki i z uśmiechem zaprosił do wnętrza 2 rosłych mężczyzn, którzy nie wyglądali wcale na listonoszy. Byli to policjant i komornik. Poszepszyńscy? Poszepszyńscy. W imieniu Skarbu Państwa domagam się zwrotu 1 000 000 złotych. Względnie zabezpieczenia tej sumy w dobrach materialnych. Widzę, że jest co pieczętować. Towaru państwa jak u pasera. No nie, to jest moje, nie dam. Za utrudnianie wykonywania obowiązków można długo posiedzieć. To jest skandal. Najszybciej zorientował się w sytuacji dziadek Jacek. Otwierał słoik za słoikiem i pożerał drzem jak szalony. Zanim komornik przystąpił do pieczętowania rzeczy, staruszek zdążył opróżnić 20 słoików truskawkowego i 3 wiśniowego. Grzegorz kompletnie zmienił front. Zaczął pomagać komornikowi w pieczętowaniu kolejnych przedmiotów. Po pewnym czasie opieczętowane było wszystko, z wyjątkiem nadmuchiwanych kobiet Maurycego. Komornik zostawił je sobie na deser i właśnie podszedł do nich z lubieżnym uśmiechem na ascetycznej twarzy. Kiedy ostemplował już 7, Maurycy podsunął mu nieznacznie Bożenkę z okienka, którą przedtem rozebrał szybko do naga. Nim doręczycielka zdążyła się zorientować, była już opieczętowana
i stała się własnością Skarbu Państwa. Rodzina Poszewskich, rodzina Jakiewicza, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszewskich, jak wiele innych rodzin, poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Nadszedł czerwiec. Wiadomo, szósty miesiąc roku. Nie lato to, ni wiosna, coś jakby w rozkroku. Gdy słońce parzy w plecy, a deszcz moczy czoła, wiadomo, sytuacja całkiem niewesoła. Wiadomo, że z pogodą tak jak z kobietami. Nie dojdziesz z nią do ładu, chyba że czasami. Właśnie świeciło słońce i lał deszcz ohydny, gdy wdowa z Wilanowa w swym mieszkaniu widnym zasłoniła firanki i rzekła do siebie: dziś pójdę do kościoła. Odczuwam potrzebę. I poszła w czarnym gieźle i żółtych trzewikach, by wypluć swoje grzechy w ucho spowiednika. Tymczasem Maurycy wpadł na pomysł nowy i przebrany w sutannę ją spowiadać wdowy. Czegóż się nie nasłuchał w niedzielny poranek? Wiadomo wszak, że wdowy nie są zakłamane i walą prosto z mostu, co, z kim i dlaczego. Ta z sąsiadem, ta z dzieckiem, a tamta z kolegą, inna znowu z borsukiem, a nawet z kogutem. Wiadomo wszak, że wdowy są często zepsute. Samotność im doskwiera, męczy pożądanie, więc gdzą się z kim popadnie na każde żądanie. Maurycy za grzechów tokiem nie nadążał, lecz śmiał się z cicha w duchu, aż trzeszczała kąża. Na koniec wszystkim wdowom za żywot zepsuty zadawał srogie kary i dziwne pokuty. Jednej kazał się czołgać aż na plac bankowy, drugiej polecił włosy powyrywać z głowy, trzeciej pić winny ocet z dodatkiem musztardy. Jako ksiądz Maurycy był nad wyraz twardy. Kiedy kolej nadeszła wdowy z Wilanowa, chłopak nie chciał jej słuchać. Bolała go głowa, uwierała go tuła i piekły sandały. Praca księdza jest ciężka w czerwcowe upały. Widząc Maurycego frasobliwe czoło, wdowa dała na tacę 100 złotych. Około. Że chłopak na pieniądze łasy był jak krowa, zgodził się przespowiadać i wszystko darować. Mam jeden grzech potworny, zaczęła niewiasta. Swego męża zabiłam przy pomocy ciasta. Gdy drzemał po południu, włożyłam mu prosto w usta ciasto drożdżowe, które tam wyrosło. Dusił się 3 godziny i 4 kwadranse i mamrotał przez zęby: chłonku, daj mi szansę. Lecz pozostałam głucha na jego błaganie i spokojnie świąteczne kończyłam śniadanie. Dziś grzechów mych żałuję, męża mi potrzeba. Tu Klecha wstał i krzyknął: spadłaś mi jak z nieba. Trzeba przyznać, że pierwsza księga weszła na mnie brzydko. Sam Mickiewicz by się jej chyba nie powstydził. Ale już taki Norwid mógłby mieć zastrzeżenie. To nic. Zresztą Norwid nie pasuje do Poszewskich. Przejdźmy do drugiej księgi poematu. Podczas gdy Maurycy w przebraniu księdza podrywa wdowę z Wilanowa, jego matka, Maryla Poszewskińska, znajduje się w 4. miesiącu ciąży i wydaje się jej, że rodzi. I mamy to opisać wierszem? Oczywiście. Prozą to nie sztuka. Maryla Poszewskińska wiła się jak wstęga. A że w 4. miesiącu była już dość tęga, Grzegorz i dziadek Jacek wytrzeszczali gały, patrząc na nią z podziwem. Widok był wspaniały. Grzesiu, ojczyzna moja! Jęknęła Maryla.
najprawdopodobniej urodzę goryla. To całkiem dobry pomysł. Zarechotał dziadek. Podczas wojny japońskiej był taki przypadek. Wyobraź sobie, Grzesiu, że z samego rana pewna gejsia japońska powiła pawiana. Odznaczał się ten pawian obrzydliwym pyskiem. Ochrzciliśmy go mundek, czas praski pociskiem. Nadeszła, wtrącił Grzegorz, odpowiednia chwila, by wybrać ładne imię dla mego goryla. Może by go tak nazwać Poszeprzyński Jerzy. Nawet małpie w zasadzie też coś się należy. Ciekawe, czy ten Jerzy, co dziś nam się rodzi, będzie do mnie podobny. Czy wszystko się zgodzi? Lecz jeżeli Maryla urodzi samicę, to od razu wyrzucę obie na ulicę. Słysząc to, Poszeprzyńska siadła na podłodze. W takim razie? Wrzasnęła. Nic wam nie urodzę. I choć Grzegorz ją błagał, chodząc na kolanach, konsekwentna Maryla nie zmieniła zdania, odkładając swój poród o kilka miesięcy. Głupia baba, rzekł Grzegorz. Niech się dalej męczy. Wtem nagle drzwi skrzypnęły. To prosto z ulicy weszli, czule objęci, wdowa wraz z Maurycym. Widać było, że miłość złowiła ich w sidła, chociaż wdowa od rana jakby trochę zbrzydła. Usiedli na podłodze w pobliżu barłogu. Tak strudzeni wieśniacy siadają na progu, by spożyć pyzy z tłuszczem, popić z siadłym mlekiem i pod koniec miesiąca poczuć się człowiekiem. Lecz w domu Poszeprzyńskich od wielu tygodni jedzenia brakowało. Wszyscy byli głodni. Maurycy odchrząknął i rzekł: ta niewiasta zabiła swego męża przy użyciu ciasta. Wyznała mi to wszystko dzisiaj na spowiedzi, więc wziąłem ją do domu. Niech sobie tu siedzi. Na widok dziadka Jacka zawołała wdowa: kim jest ten piękny starzec i czemu się chowa? Czemu czmycha przede mną jak przed lisem zając? Tu wdowa wstała zwolna, wciąż jeszcze pytając i tocząc wzrokiem bystrym po mieszkania kątach, od dawna niesprzątanych, bo nikt tu nie sprzątał. Tymczasem dziadek Jacek zamknął się w łazience i od zewnątrz na klamce trzymał obie ręce i zaparł się, i spocił, i trząsł się ze strachu, jak kot, co podczas burzy boi się na dachu. Kobieta drzwi szarpnęła, puściły zawiasy i wtargnęła do środka jak złodziej do kasy. Dziadek wskoczył do wanny i udawał mydło, grzebyk, szczotkę do zębów, a nawet pachnidło, lecz nie zwiótł tym bynajmniej doświadczonej wdowy. Porwała go w swych ramion żelazne okowy, a potem ze swej torby ta straszna niewiasta wydobyła kawałek drożdżowego ciasta i nie bacząc na starca przeraźliwe jęki, zaczęła mu je wpychać w zaciśnięte szczęki. Słysząc to zamieszanie, zbiegła się rodzina jak na film z gołą babą. Młodzież gna do kina. Ojciec umrze, rzekł Grzegorz. Zaraz się udusi. By nie zdechnąć, to ciasto z gęby wypluć musi, albo połknąć je całe, jak tuczony indyk. Lecz czy starczy mu siły? Czy będzie tak zwinny? Maurycy z podełba obserwował scenę, nie wiedząc, czy się martwić, czy cieszyć szalenie. Był zazdrosny o wdowy na dziadka zakusy, lecz że mu rywal skona, radował się w duszy. Maryla Poszeprzyńska, córka dziadka Jacka, czuła się niczym w cyrku, względnie na wakacjach. Krzyczała brawo, brawo, samej głębi brzucha i śmiała się jak głupia od ucha do ucha.
Tymczasem dziadek Jacek konał prawidłowo, wierzgając kończynami, waląc w ścianę głową. Oczy mu wyszły z orbit, posiniały wargi, ale trzymał się dzielnie. Nie wydał ni skargi. Wzdął policzki jak bania, w oczach krwią zabłysnął. Odezwała się wdowa. To by było wszystko. I zacierając ręce, dodała z fasonem. Mój mąż nieboszczyk gorzej wyglądał przed zgonem. Na ten czas dziadek chwycił na ścianie wiszącą rurę od odkurzacza chromowaną, lśniącą, i wbił ją sobie w gardło tuż poniżej krytyki. Nie zważając na krewnych, przeraźliwe krzyki, krew bryznęła na ściany jak tusz z długopisu urzędniczki na poczcie lub w biurze olibisu. Dziadek otwór pogłębiał, pchał rurę do dziury, zazięził raz, następnie zazięził raz, wtóry. To powietrze przez rurę prosto z otoczenia wchodziło w płuca dziadka bez ograniczenia. Na koniec dzielny starzec, choć chwilowo niemy, pokazał im na migi. Jeszcze pożyjemy! Tu wdowa z Wilanowa, widząc, że nie zdoła uśmiercić dziadka Jacka, w te słowa zawoła. Ten przebrzydły dziadyga zrobił nam tu kawał. Niech żyje, ja natomiast umieram na zawał. To mówiąc, padła na wznak na beton łazienki. Chociaż nikt nie przyłożył nogi ani ręki. Zaszlochał Maurycy, mając w sercu bliznę. Kochałem ją, lecz bardziej kocham mą ojczyznę, gdzie bursztynowy świeżop gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała. Trzeba przyznać, że ten rozdział miejscami do złudzenia przypomina pana Tadeusza. A miejscami nie. Jest lepszy, bardziej współczesny, bardziej zrozumiały, a nawet komercyjny. Ma szansę zbłądzić pod strzechy na Żulibusz, na Brudno, na Mokotów. No poza tym napisaliśmy go tu, w Polsce, konkretnie w Warszawie, na Lewkach, a nie jak tamten poeta na obczyźnie. Tylko co tu zrobić z trupem i dziadkiem Jackiem, który ma rurę w przełyku? Trupa można w nocy wynieść na śmietnik, a rurę się wyjmie. No tak, jak wyjmiemy rurę, to dziadek znowu zacznie się dusić. Najpierw trzeba wydłubać z dziadka ciasto i wreszcie je upiec.